Także tutaj, proszę Państwa, dzisiaj mamy kolejny dzień, 10 już lipca 2016 roku i mówimy o tych krzykach w domu, o tych awanturach, że no, rodzice już może dali zły wpływ, prawda? Dzieciom, rodzinie, zarazili, awantury, zabierają dzieci rodzicom, zabierają. I tutaj jeszcze bywa tak, że dzieci same uciekają z domu, gdy dziecko ucieka z domu. Jaki to ciekawy temat, proszę Państwa, u nas w strażnicy. Jak wziąć taką strażnicę, przebudźcie się, proszę Państwa, to ile jest edukacji w takim jednym egzemplarzu, prawda? W takim jednym egzemplarzu, że dlaczego nie ma tutaj, proszę Państwa, imienia i nazwiska? Dlaczego tu nie ma, że Eleonore Hoffman, prawda, napisała? Nie ma. Dlaczego? Docent, doktor habilitowany, tytułu nie ma. Dlaczego? Dlatego, że Jezus powiedział, żebyście się nie tytułowali, żebyście nie nazywali ojcze, nauczycielu, rabbi, prawda? No właśnie, żebyście się nie wywyższali. No, także bardzo ciekawe tutaj mamy to wszystko w naszych czasopismach. Proszę Państwa, przebudźcie się. I proszę czytać, warto czytać, gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Na początku. Wszystko dla dzieci, muzyka dla dzieci, ale gorzej jest tak, że dziecko jest mądrzejsze, proszę Państwa, od rodziców. Jezus powiedział, kto nie znienawidzi ojca swego, kto znienawidzi matki swojej, nie jest mnie godzien. Także w kwestii prawdy pierwszeństwo dajemy Jahwe, pierwszeństwo dajemy Jehowie Bogu, pierwszeństwo dajemy Jezusowi Chrystusowi, który prezentował tutaj Jahwe, swojego Boga na ziemi. O tym mówił: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, nauczył nas tej modlitwy. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. W Jedwabnym uczczono dziś 75. rocznicę mordy Żydów w tej podlaskiej miejscowości przez ich polskich sąsiadów z inspiracji Niemców. W uroczystościach wziął udział kilkaset osób, wśród nich przedstawiciele kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło. W uroczystościach nie brała natomiast udziału lokalna społeczność Jedwabnego. Syn Osamy Bin Ladena grozi Stanom Zjednoczonym zemstą za zabicie ojca. W ponad 20-minutowym nagraniu audio zatytułowanym Wszyscy jesteśmy Osamami, Hamza Bin Laden zapowiada, że globalna walka przeciwko Stanom Zjednoczonym będzie nadal się toczyła. Będziemy dalej was atakować, będziemy uderzać w wasze cele w kraju i za granicą w odpowiedzi na wasze prześladowania ludności Palestyny, Afganistanu, Syrii, Iraku, Jemenu, Somalii i reszty ziem muzułmańskich, które nie przetrwały waszej opresji, zapowiada syn byłego przywódcy Al-Kaidy. Hiszpański kolarz Alberto Contador z grupy Tinkoff wycofał się z wyścigu Tour de France z powodów zdrowotnych. Zrezygnował z jazdy na 104 km przed metą, 104 na 104 km przed metą 9 etapu prowadzącego przez Pireneje do Andory. Grupa Tinkoff poinformowała na Twitterze, że kolarz wycofał się z trasy z powodu gorączki, której dostał rano. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Rozmowy o konsekwencjach w życiu dorosłym molestowania seksualnego, gdy było się dzieckiem. W studio współprowadzący ten program Sergio de Arana ze Stowarzyszenia Głosy Przeciw Przemocy oraz pani Renata Kałucka, psycholożka, psychoterapeutka pomagająca ofiarom molestowania seksualnego. Myśmy tutaj przerwali na tej kwestii, a także w czasie informacji zamieniliśmy kilka słów pewnego, co się dzieje z dzieckiem, a że rosną sobie nie mając norm, ono sobie to racjonalizuje, czyli że to jest normalne, co się dzieje w naszej rodzinie, a pani też wskazała ten rodzaj porozumienia, który się tworzy między sprawcą a ofiarą, co ich łączy, spaja, tajemnica. Tak, ja mówiłam o tym, że
Z jednej strony dziecko nie ma punktu odniesienia i myśli, że tak jest w każdej rodzinie jak w jego własnej, dopóki, prawda, nie jest trochę starszy i nie zaczyna mieć jakichś kontaktów w domach swoich rówieśników na przykład, prawda? I mówiłam o tym, że z drugiej strony sprawca też ma swój udział w tym, żeby to tabu zostało w czterech ścianach. Mianowicie sprawca dziecku komunikuje różne rzeczy jako tajemnica między nim a dzieckiem, albo tajemnica taka ich jakaś, prawda, o której nikt się nie powinien dowiedzieć. Czasem wprost mówiąc, no na przykład, że to nasze tutaj, prawda, ta nasza relacja jest wyjątkowa i szczególna i nikt o niej się nie może dowiedzieć, bo jakby się dowiedział, to na przykład, jeśli by się mama dowiedziała, to myślę, że bardzo by była rozgniewana na ciebie. Bardzo by była rozgniewana na ciebie. Albo jeszcze gorzej, czasem w rodzinach, gdzie na przykład jest trudna sytuacja materialna, to sprawcy potrafią powiedzieć, że jeśli mama się dowie, to wtedy ja pójdę do więzienia, a wy zostaniecie bez pieniędzy. Prawda? Zostaniecie bez środków do życia, czytając dalej, no będziecie mieć okropny los. Także miejmy świadomość tego, że sprawcy w bardzo świadomy sposób manipulują i uczuciami dziecka, i tym, że dziecko nie wie różnych rzeczy, wprowadza dziecko w taki stan niepewności, strachu. No i dzieci bardzo długo potrafią w tej tajemnicy rzeczywiście być. A jaka to jest różnica potem w wieku dorosłym dla dziecka? Czy doszło do sprawy, do sądu, do ukarania, a nawet nie chodzi do ukarania, ale że jednak sprawa wyszła i rzecz ujrzała światło dzienne, a ta kaza nie wyszła nigdy. Ja to myślę, że z punktu widzenia dziecka, czy nawet i osoby dorosłej później, no, nie tak chodzi o to, żeby się odbyła sprawa sądowa, choć w naszym systemie prawnym nie ma innej drogi. Natomiast osobie pokrzywdzonej chodzi o to, żeby została przypisana komuś wina. Żeby ktoś zewnętrzny, prawda, w tym przypadku sąd, uznał, że wina za krzywdę jest po stronie sprawcy. I czy to się zakończy wyrokiem mniejszym, większym, to dla ofiar zwykle nie ma aż takiego znaczenia, szczególnie dla dzieci to nie ma znaczenia. Natomiast do procesu zdrowienia potrzebne jest to przypisanie winy. I znam wiele historii osób dorosłych, które nie miały takiego losu, prawda, że sprawa została ujawniona i odbył się proces sądowy, tylko nie doszło w ogóle do ujawnienia molestowania i sprawa została jakby zakopana w gronie rodzinnym, nikt się o tym nie dowiedział. I niestety, jeśli mówimy o sprawcy w osobie ojca czy, prawda, mężczyzny, to dużo tego żalu jest wtedy do matki, że nie poprowadziła, nie ułatwiła, nie pomogła, nie zgłosiła gdzieś, prawda, tego, żeby można było przypisać tą winę. Osobną kwestią jest, tu o czym w tym wywiadzie, który mam przed sobą, Bożena Aksanowicz rozmawia z profesor Marią Bajser, kwestia, jaką traumą jest właśnie sprawa, czyli przesłuchania. I ona na pytanie dziennikarki, czy to jest oczywiste, że sprawa jak najszybciej powinna trafić do sądu. Z jednej strony mówi tak, róbmy wszystko, żeby nie stało się dziecko na resztę życia ofiarą, tylko zamieniło się w ocalonego. Ale mówi w ten sposób, jestem w bardzo niezręcznej sytuacji, ale muszę to uczciwie powiedzieć. Pierwszy krok rodzica powinien polegać na rozważeniu, czy zgłosić sprawę policji, czy nie. Należy wziąć pod uwagę wiek dziecka i rodzaj doznanej krzywdy. Poza tym własne możliwości, chęć, siłę i zasoby w postaci wykształcenia i pieniędzy. Im są większe, tym wyższą szansę ma ich dziecko, żeby doczekać sprawiedliwego procesu. Bardzo mi przykro, że tak mówię. No, generalnie później mówi, że jednak namawia rodziców, by szli do sądu. Gdy rodzice pytają mnie o opinię, to owszem, proszę, by wszystko rozważyli i tak dalej. Zachęca do rozwagi, ale także, no, zdaję sobie sprawę, że powinno, jest to ważne, by trafiło. Ja myślę, ja tak rozumiem to, co pani profesor mówiła w tym wywiadzie, że postępowanie sądowe ma sens wtedy, kiedy jakby jest skuteczne na końcu.
Natomiast bardzo dużo spraw karnych, już czasem nawet na etapie prokuratury, jest nie do sprawowania dłużej. Nie ma dowodów, nie ma przesłanek i bardzo dużo spraw o molestowanie seksualne jest po prostu umarzanych. No tak, na samym początku wszystkich jakby tutaj danych nie mamy, prawda? Jest zawsze pewien procent ryzyka. Tak. Molestowanie, jeszcze molestowanie. Rodzice muszą podjąć decyzję, czy rodzic. Znaczy, jeśli dobrze rozumiem, ten problem polega też na tych praktykach wymiaru sprawiedliwości. No, jeśli jest tendencja do umarzania i uznawania, że nie wiem, że nie wystarczy słowo dziecka przeciwko rodzicowi. Jest historia Agnieszki Pajurek, która była głośna w ostatnich tygodniach, została po raz pierwszy opublikowana przez medium publiczne. I tam właśnie 28-letnia kobieta, która opowiada swoją historię, która jest bardzo podobna do tej historii Halszki Obwerska-Tataty, no to mówi, że w 2005 roku jej ojciec został uniewinniony, ponieważ brakowało dowodów, chociaż była ekspertyza psychiatryczna, psychologiczna, ale widocznie wymiar sprawiedliwości uznał, że to nie jest wystarczający dowód. No właśnie, to jest taka... Jesteśmy trudność w Polsce, proszę Państwa. No i w Polsce są różnego rodzaju problemy. Wydawało się, że jest wiara rzymsko-łacińska, że jest wiara rzymsko-katolicka. A problemów nie brakuje, widzicie Państwo. Takich najczęściej nie ma, prawda? No chyba, że sprawa jest ewidentna, bo dziecko, nie wiem, dziewczynka jest w ciąży, tak? Choć też można domniemywać, kto jest sprawcą i tak dalej. I to jest ta trudność właśnie, o której mówimy na etapie postępowania sądowego, że wiele takich spraw właśnie toczy się uniewinnieniem, a zawsze proces karny jest dla osoby pokrzywdzonej no, powrotem do, prawda, no, jest przesłuchiwany, musi od nowa zmierzyć się z tą historią, opowiedzieć o tym jeszcze w sposób wiarygodny, prawda, wiadomo. Także to jest takie rzeczywiście, tutaj pani redaktor mówiła, ryzyko, jak mówimy o dzieciach, do podjęcia. W praktyce często jest tak, że zanim się zdecyduje, mówię tutaj o pracownikach na przykład organizacji pozarządowych, które zajmują się pomocą dzieciom pokrzywdzonym seksualnie, to zanim jest decyzja o tym, żeby złożyć doniesienie, to pracuje się i z dzieckiem, i z tym niekrzywdzącym rodzicem, najczęściej z matką, edukacyjnie, po to, żeby dziecko wiedziało, co je ewentualnie czeka, żeby mogło się przygotować, i też się czasem pracuje nad taką też odpornością, żeby dziecko było w stanie no, w jak najmniejszym, prawda, stresie przejść przez te procedury sądowe. I czasem troszkę czasu mija od zgłoszenia, że dziecko było molestowane, do wniesienia sprawy do sądu. Natomiast no, ja uważam, że należy próbować, należy przygotować się, ale rzeczywiście nie zostawiać tych spraw niezgłoszonych. Ja tak uważam. Znaczy, tak mi się wydaje, że istotne też jest to, żeby ktoś istotny dla tego dziecka po prostu odciążył poczucie winy, bo z historii wynika, że dzieci zaczynają w ten sposób racjonalizować, że to one są złe i zepsute i one są przyczyną tego, co do czego doświadczają, i żeby ktoś powiedział, że to nie ty jesteś winny, czy winna, tylko że to on jest zły. Tak? I oczywiście tym rozwiązaniem, które byśmy oczekiwali, to jest to, żeby udało się odizolować sprawcę od ofiary. No, jeśli to jest ojciec czy partnerze matki, no to nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dalej mieszkają razem i toczy się sprawa sądowa i nie jest na przykład aresztowany. Co niestety jest do wyobrażenia. Czasem się zdarza, że w przypadku polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tak. Chociaż działania mają na celu to, żeby odizolować ofiarę od sprawcy, ale nie zawsze to się udaje, oczywiście. Aż wstyd, żeby, wiecie Państwo, w krajach, w Europie tu jesteśmy, w krajach chrześcijańskich doszło do największych w świecie wojen światowych. Pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej. Tu jeszcze Arabowie czymś grożą. Świat, no to nieustanne wojny, proszę. A z czego to wynika? Ludzie nie stosują się do rad.
ze Słowa Bożego pochodzących. A przecież byłoby całkiem inaczej. Ile w tej Biblii mądrości, ile w Biblii jest psychologii, pedagogiki. Dlatego, proszę Państwa, postanowiliśmy, że nasz kanał El Mercedes jest po prostu edukacyjnym kanałem. No bo ja zawsze głosiłam, zawsze byłam misjonarką pokoju, misjonarką Jahwe, świadkowie Jehowy, świadkowie Jahwe, czyli świadczą o Bogu. Tutaj widzę, że i katolicy audycje z Radia Maryja i w nocy lecą i staśmy, powtarzają się, że oni są misjonarzami. Ja mówię, no przepraszam bardzo, za miseczkę ryżu nawracać ludzi, że ludzie z głodu, to żeby nie umarli, to zrobią wszystko. Tu chodzi o wiarę, tu chodzi o jakieś takie przekonanie, duchowe przekonanie, ufność, uwierzenie i postępowanie zgodnie z tym, nie stosowanie się do jakichś tam książeczek do nabożeństwa. Ja wiem, że czasem to można, jak nie ma nic, bo to w Afryce nie ma Biblii, to można i zostawić. Przebudźcie się, ale w tym przebudźcie się, ile jest ciekawych, proszę Państwa, tematu. Kto był pierwszy? Czy kura, czy jajko, proszę Państwa? Bardzo dużo ciekawych rzeczy czasopismo Przebudźcie się zawiera. No i tylko czytać. Naprawdę. Dużo nauki. Czy istnieje Bóg, który się o nas troszczy? Jaki jest sens tego życia? Dlaczego istnieje zło? Do czego to wszystko zmierza? Przykłady ludzi, wielkich generałów, którzy poznali prawdę, zaangażowanych w wojnę. Przecież Jezus Chrystus to chyba by nie popierał żadnej takiej organizacji, proszę Państwa, politycznej, uzbrojonej. Także Państwo zobaczą, jak się to bardzo zmieniło teraz wszystko. Ludzie nie mają zielonego pojęcia, w co wierzył Jezus Chrystus. Także jak wymienisz imię Jezus Chrystus, to 10 razy się zastanów. Co ty mówisz? Wejść w relację intymną z drugim człowiekiem, kiedy ona w dzieciństwie była powodem. Bardzo ciekawe. Odeskie katakumby, podziemny labirynt. No takie ciekawe. Bary szybkie obsługi. Co tu Polacy w Polsce jedzą? Jaką truciznę w tych barach szybkiej obsługi? Różne w naszych czasach przydatne są wszystkie fragmenty Biblii, proszę Państwa. Tu właśnie Biblia. Czy nam jest potrzebna do wychowywania dzieci? No to Kurczaczek lata, Bydgoszcz, Warszawa. Warszawa, Bydgoszcz. No to czy to moja wina? Przecież on tutaj u takiego Krzyśka na Gagarina mieszkał, u takiego Pawła. A jeszcze ten Krzysiek, jako chory psychicznie, pazerny, chciwy, pokazuje dziecku setki. No to przecież no, tylko się patrzeć na polskie, w Polsce tu pieniądze. A że Polacy to pieniądze gromadzą, wszystko chomikują, wszystko magazynują, o tym mówimy już dzisiaj, że magazynują, zbierają, trzeba, że nie trzeba, jest tutaj bowiem w Warszawie mydło i powidło, no to jak dziecko to widzi, no to po prostu jakieś nadzieje ma, zwłaszcza, że mu się te nadzieje daje. Państwo zobaczą, jacy podli, jakie podłe typy. Telefon przywłaszczył i nie chce oddać. Telefon to jest rzecz osobista, nie wolno brać. No, zwłaszcza, że tutaj Dawidek zgłosił, no nie musimy prawdziwego imienia podawać, prawda, na policję. No i policja, no niby działa, ale coś mi się to wszystko nie podoba. To trzeba zdecydowanie pójść, że on gdzieś tam na wieś pojechał. Nie ma imienia i nie ma nazwiska. Ale to jest styl amerykański. A tu w Polsce, to wiecie Państwo, gapią się góra, dół, lewo, prawo, jakobyś całą rodzinę jej wymordowała, jej buty nosiła, jej ubranie ukradła z domu, z szafy wyciągnęła. Także pokazujemy tutaj też von Lipski, jak grzebie się w szafie. Jak grzebie się w szafie. Edukacyjny kanał El Mercedes jest na YouTube, El Mercedes jest na Google+, El Mercedes jest na Daily Motion, jak również na YouTube mamy El Hof Art, bardzo ciekawy kanał, najnowszy, El Hof Art 2000. No i mamy na Google, poszukaj, Elka Pierdzielka, Elka Wiercielka, Cinderella, Felicja Boska itp. Buziaczki, proszę jeść kaczki. Dzieli się na takie dwie grupy. Z jednej strony to są matki, które są właśnie nieochraniające, czyli takie, które nie chcą przyjąć do wiadomości, że dziecko jest krzywdzone i stosują różne mechanizmy zaprzeczania, wypierania, żeby się o tym nie, z tym nie zmierzyć. Ale jest też grupa takich matek, które
mając własne doświadczenia wykorzystywania seksualnego, upatrują później w doświadczeniu w życiu dziecka różne rozmowy wykorzystywania seksualnego, gdzie wcale go tam nie ma. Taki rodzaj nadwrażliwości czy nadopiedliwości, tam gdzie nie ma, nie ma nic. Ja wielokrotnie spotkałam się z taką postawą, to dotyczy szczególnie małych dzieci, gdzie jeśli ojciec się zajmował dzieckiem, pielęgnując je, zmieniając pieluchy, prawda, to matka w ogóle ponosiła na tym, że wyszedł na kupę, to znaczy, że to jest znak molestu, a nie po odtwarzaniu. Proszę Państwa, zapraszam na swoje informacje o nich. Trzecia część naszej rozmowy. Weekend Radio Tok FM. Pan minister Szyszko, tak, i senatorowie, to już mi posłowie. Pan profesor, tak, minister Szyszko wraz z małżonką, byli panowie senatorowie, byli panowie posłowie, koło mnie był pan senator Waldemar Krasko, pan Zdzisław Puta z małżonką, był mój ogromny, wielki przyjaciel i przewodniczący wspierania Radia Maryja, pan profesor Kawecki, był dziennikarz z Australii. No nie ukrywam, że największą radością dla mnie było to, że... Także jest Warszawa religijna, jest Warszawa katolicka, no i co to daje, panie profesorze? Tutaj na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Kultura pojechała w ogóle do Wrocławia, bo tu kultury nie ma. Było znany, pomiędzy Długim Jodrą, Gdańskim i Czechosłowacją. Tutaj kultury w Warszawie nie ma, no ale ja wiem, może Państwo zobaczą gdzieś na mszy, bo jeżeli ludzie się biją, kłócą w rodzinach, wrzeszczą, tutaj mama kurczaczka też w Bydgoszczy na niego krzyczała i on uciekł i tak kursuje. Warszawa, Bydgoszcz, Warszawa, Bydgoszcz, Warszawa, tu Warszawa. 99, więcej. Reklama, handel reklamami. Tu w Warszawie się handluje mydło i powidło. Wkładają do worków i tak samo żebrzą. To, że udają biedaków i nędzarzy. Nędza, to jest nędza, nędza. Udają nędzarzy, proszę Państwa. Ale w dalszym ciągu żebrzą. Trzeba, nie trzeba, bo mówią, że od przybytku głowa nie boli. Odwiedził były niemiecki obóz Auschwitz. W księdze pamiątkowej muzeum napisał, że był świadkiem tego, jakie są możliwości ludzkiego celowego okrucieństwa i zła. Pamiętajmy na zawsze o tej bolesnej prawdzie o nas samych. Niech wzmocni ona nasze działania prowadzące. Warszawa, tu Warszawa. Nigdy więcej nie pozwolić na nastanie takich ciemności, napisał Trudeau. Analizując wyniki szczytu NATO w Warszawie, amerykański dziennik Wall Street Journal podkreśla, że sojusz musi tak rozlokować 4 bataliony na wschodnim flance NATO i nie dowodzić, by uniknąć niezamierzonej konfrontacji zbrojnej z Rosją. Gazeta nawet po rusku można napisać, że decydują o potencjalnych szczegółach, gdzie siły będą rozmieszczone, jak będą wykorzystane i jak uniknąć niebezpiecznego incydentu podczas działania w pobliżu coraz większych sił rosyjskich. Wspomina też o czarnym scenariuszu, w którym prowadzone w pobliżu siebie duże ćwiczenia NATO i Rosji zostaną przez którąś ze stron źle odczytane. Dzisiaj na temat żebractwa wielkiej rozmawiamy, bo wiecie Państwo, nie chcą się dla lidera Tour de France, dostosować. Kolarz za swoje zachowanie został ukarany grzywną w wysokości 200 franków szwajcarskich, czyli nieco ponad 800 zł. Do incydentu doszło podczas wczorajszego etapu zakończonego zwycięstwem brytyjskiego kolarza. Froome przeprosił za swoje zachowanie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Dzisiaj, proszę Państwa, o dzieciach rozmawiamy.